Siemanko, z tej strony B123 i witam w kolejnym odcineczku komentowania potoczek z Bosia. Stwierdziłem, że nagram sobie jeszcze w sumie tą potyczkę z tego streama, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Dlaczego ją wybrałem? Ponieważ tutaj Axel trafił w frakcję, którą zbytnio nie grał i którą ma chyba najmniejsze doświadczenie. I generalnie frakcja ta jest najtrudniejsza chyba do opanowania. Szczególnie właśnie przez początkujących graczy. Czy no tak Mateusz przynajmniej mówił. Jemu zaufajmy. A tutaj Axel, mowa o Rohanie. Axel trafił Rohan. I tu mamy FFA, czyli właśnie tryb, w którym każdy na każdego, mówiąc po polsku. Overlord kontra Mateusz kontra Axray. No i co? Axray tutaj w sumie poszedł w ekonomię. Coś tam stawia budynki, no ale na razie wszystko postawił w zamku, a mógłby coś przejąć poza... No dobra, przyjmuje poza zamkiem, okej. Dobra, to tu się nie czepiamy. No i mądrze zrobił, bo dwa miejsca naraz poszedł przejmować. Jednych wieśniaków wysłał do jednego miejsca, drugich do drugiego. Także mapę będzie, także mapa jest zajmowana, także tutaj ok. Rohan ma tyle ciekawie, że może rekrutować jednostki w farmach. No chłopów, tak? Nie jest to jakaś specjalna jednostka, ale zawsze na początek coś tam jest. Generalnie to jak sobie nie zaczął wcale słabo. No, zajął budynki poza swoim zamkiem, co jest dobrą drogą. Dobrym. Wybrał też zdolność, dzięki której będzie mógł mieć silniejszych tych wieśniaków, co na sam początek też jest spoko. A dodatkowo chyba to jest po tej samej stronie, nie wiem czy nie zwróciłem teraz uwagi, ale tak mi się wydaje, że to jest chyba po tej samej stronie, tak jakby gałęzi rozwoju na tym Palantirze, co jest później Anduril, także jak będzie miał Aragorna, to będzie miał go mocniejszego. A tu chyba nie wiem, czy nie zwróciłem uwagi, że czy Nazgûl przypadkiem nie gra jeszcze. Tam mi się coś mignął nick. Jest to bardzo możliwe w sumie. Takie śmemiczne pytania w stronę Axraya poleciały. To, czyli to, o czym mówiłem w poprzednim odcinku, gdzie komentowałem starcie 1 Files 1 Axray kontra Overlord. No i co tutaj? Tam Golumem ktoś próbował atakować, no ale Golum to jest Golum jednak. Axray wykorzystał prawie wszystkie miejsca w zamku, ale nie postawił żadnego budynku, który produkuje jednostki. Nie postawił żadnego takiego budynku odpowiedzialnego za zwiększenie armii. Tutaj stajnie mógł, chociaż... No tak, w sumie Rohan to stajnia. Gondorem można teraz grać na piechotę, ponieważ w najnowszym właśnie patchu piechota została tutaj ulepszona. Co akurat jest dla Gondoru dobrą informacją, ponieważ można teraz grać na taktykę, gdzie gramy oboma tutaj synami namiestnika i piechotą właśnie. Tutaj widzę, jak się zbiera na Legolasa. Czy to jest taki bohater? Nie, no w sumie do osłaniania oddziałów i na początek jest dobry. No natomiast potem to raczej nie jest taki. Znaczy Axray właśnie na grę Axraya, gdzie wysyła bohatera samego, no to akurat właśnie Legolas ma słaby dość pancerz i to HP mu szybko spada, o to mi chodzi. Więc Legolas musi być gdzieś tam ukryty z tyłu za jednostkami sojuszniczymi, żeby faktycznie był jeszcze groźniejszy i był w pełni wykorzystany jego potencjał.
Tak się zastanawiam, czy skomentować tą potyczkę do momentu, do samego jej końca, czy do momentu po prostu wypadnięcia z gry Axreya, ponieważ tutaj pamiętam z oglądania streama, że Axrey tutaj chyba odpadł albo pierwszy, albo drugi. Tutaj akurat Axrey dobrze robi, bo będzie expił tego Legolasa, żeby on nie był na pierwszym poziomie. A przy okazji zdobędzie punkty na Palantir za to legowisko. No i oczywiście przede wszystkim zasoby. I tak to właśnie wygląda. Legolas szybko strzela z tego łuku. No i wreszcie postawił stajnie Axrey, no ale strasznie późno. Patrzcie, miał tak dużo funduszy, a nic z tym nie robił. A jednak, mówiąc kolokwialnie, trzeba w tej grze szybko klikać. I szybko, jeżeli mamy fundusze, no to od razu je trzeba pożytkować, od razu trzeba wykorzystywać. Od razu trzeba wykorzystywać właśnie te fundusze na rozwój naszej bazy, naszej armii. Dać ci chłopi po ekspili. Ale chłopi no w dalszej fazie rozgrywki nie będą dobrzy, bo jak tam mieliśmy gracza, który ma Mordor, to on tu wjedzie trollami, to na tych chłopach po ekspi jak chory. Jeżeli nie zwróciłem, nie wiem jakie tam mają chłopaki pozostałe frakcje, ale chyba, jeżeli dobrze pamiętam ze streama, były dwa Mordory, dwa Rohany. A, tak, Nazgi Mordor, Overlord Mordor, Mati Rohan i Axrey Rohan. O, już teraz sobie przypomniałem ze streama bezpośrednio, jak oglądałem, jak to miało miejsce. Tutaj orków najzwyklejszych wysłał. A to też ciekawa potyczka. Orkowie kontra wieśniacy. Dlaczego ciekawa, bo... A, dobra, Legolas wspomaga, to Legolas po XP to wygrają. Ale dlaczego ciekawa? No bo obie jednostki są bardzo słabe. I obie kosztują mało w sumie, chociaż wieśniacy cokolwiek przynajmniej kosztują, a orkowie są za darmo. I generalnie chyba, nie wiem jak to teraz wygląda na tych najnowszych patchach, ale pamiętam, że na którymś było tak, że chłopi nawet do orków wpadali, ale jeżeli byli nieulepszeni, bo jeżeli byli... mieli tarcze i miecze, dostali to ulepszenie z Palantiru, no to bez problemu ich kasowali. Natomiast bez niego to mieli bardzo spore problemy, pamiętam. Bo ten chłop, wbrew pozorom, ma mało HP. Tutaj jest czyjaś rzeźnia, także akcja idzie to kasować. No mamy aż 4 graczy. Jest to mapa Mirkwood, także jak tutaj widzicie... O, Overlord właśnie, Mordor też ma. O, ale orków narobił, o, skurkowany. Jeszcze, o panie, jeszcze trolla ma, to ten troll bez problemu skasuje tych wieśniaków. Ale tych orków to chyba trochę zrobił dla, nie wiem czy dla żartu, ale... W Mordorze jest właśnie ciekawa taktyka, że można robić darmowych orków, a później sprzedawać ich w Cytadeli i w ten sposób zarabiać. Chyba, że zmienili to na tym patchu, bo to może ktoś to zgłosił i stwierdził, że jak to tak może być to oszustwo, ale może nie. Ale generalnie śmieszne to było, że można było handel prowadzić taki. I można było w ten sposób sobie ekonomię podbić. Tutaj Legolas, patrzcie, no prawie nie ma HP, ale jeszcze XP. No i Axrey tutaj poszedł w konie. Dziwię się, że on wysłał do przodu tego Legolasa z takim małym HP, tam troll by podszedł. Axrey by tego nie ogarnął i by ten Legolas padł. Legolas niby ma dobrą zdolność na trolle, bo może ten strzał sokoła zrobić. Tą podwójną, ulepszoną strzałę. I to chyba tam sporo obrażenia potworom zadaje, mi się wydaje. Tarcze kawaleryjskie kupił, żeby wzmocnić tą kawalerię. No jak mu to wyjdzie, nie wiem. A, zacząłem mówić o tej mapie. Jak widzicie, tutaj macie mini mapę w lewym dolnym rogu.
Tak jak możecie zaobserwować, mapa jest symetryczna, także jest fajna pod rozgrywkę taką FFA. Też w sumie pod teamy 2 do, na 2 też chyba by nie była zła, mi się wydaje. Mapa jest równiutka, także taka uczciwa, powiedzmy, jeżeli to można tak powiedzieć. No bo każdy ma teoretycznie tyle samo miejsca, każdy ma teoretycznie takie same możliwości, potencjał rozwoju. A to jak go wykorzysta, no to już zależy właśnie od gracza. Ale generalnie mapa jest dość sprawiedliwa, o, bym tak powiedział. Dlatego jak to mówią właśnie osoby z naszego serwera, jest sportowa. No, no tak, bo można taką, na taką mapę spokojnie można właśnie zagrać na turnieju. Jest kilka takich map, zarówno na pod FFA, jak i pod pojedynek 1 kontra 1. O, i tutaj mamy Nazgula już. Także dość niebezpieczna jednostka. Jak ktoś nie ma łuczników ulepszonych, to taki Nazgul potrafi no napsuć krwi trochę. Bo dodatkowo Nazgul ma tą zdolność z tą, co taki pisk, ten co powoduje strach, że jednostki uciekają w popłochu. I taką dezorganizację naszych oddziałów to powoduje. Chcę poszedł w studnię. To akurat no nie jest złe rozwiązanie, bo Legolasa będzie miał gdzie uleczyć. Chociaż tak studnia z tyłu, mi się wydaje, że kiedyś grałem, to stawiało się studnie przy wejściu, ale... No, to... no dobra. Zobaczymy, co ten Axrevi to da. I co on tu chce zbudować? Szkołę łuczniczą. A, no tak. Rohan ma ten problem i tą trudność, że o ile na przykład we wszystkich frakcjach mamy, że też i płonące strzały, i ciężkie zbroje, i hartowane ostrze są w i chorąże są w jednym budynku, tak właśnie tutaj w Rohanie mamy, że jest oddzielny budynek na ogniste strzały. Trzeba kupić szkołę łuczniczą, wyekspić szkołę łuczniczą i dopiero potem będziemy mogli kupić te płonące strzały, co jest takim dodatkowym utrudnieniem przy graniu tą frakcją. Tutaj Overlord ciśnie i niszczy farmę. No, porobił tych troli. Trole są groźne. Jeżeli ktoś nie wie, jak je skontrować, oj, to tutaj ten Legolas. Trole też są w miarę szybkie. Oj, no i nie zamknął bramy. Chociaż jakby zamknął bramę, to też nie wiem, czy mi coś dało. I konnicą próbuje atakować trolle. No nie jest to najlepsze rozwiązanie. Zobaczcie, te konie dostaną baty potężne. I jeszcze co Overlord po expi, to jego. No tutaj wjechał jak do siebie, nie oszukujmy się, Overlord. Już ewidentnie na tym streamie widać, że podbudował się z wygraniem w pojedynku 1 do 1 na 1 i tutaj jeszcze chciał zmiażdżyć żywczaka i go skasować. No, zniszczył studnię. Bardzo mądrze tutaj Overlord zrobił, ponieważ sfokusował w pewnym sensie najgroźniejszy budynek, który był w danej chwili w bazie i sprawił, że zadanie ma teraz łatwiejsze. Te trolle już patrzcie jak levelowały ładnie i one transformowały się jakby w takie logi, w takie trolle bojowe. Mają już taką mocną maczugę, już zbroje mają. Jakoś się tutaj jakimś cudem obronił Axry, ale stracił Legolasa za prawie 3000. Stracił ulepszone oddziały, co też koszty jednak są. No i też niszcząc te oddziały, niszcząc budynek, zdobył te punkty mocy na Palantirze. Jeszcze armia orków stoi Axrevi pod bazą. Pewnie taka do obserwacji tego, co tam będzie robił Axrey. Otworzył bramę i pewnie będzie chciał zaatakować tych orków, żeby zdobyć punkty mocy. No tak. Ten Legolas sobie poradzi z tymi orkami. No, oni są nawet nie wyekspiani, więc
Legolas tutaj powinien być zaraz czwarty level już. Którego tam Także no tu jeszcze musimy nieźle. zrobić ten, żeby tam były opisy strzał? Uj, przepraszam. Kurde. Idzie kasować budynek, żeby nie pozwolić się Ale tam nie rozwinąć wystarczy tego Overlordowi. dzisiaj wylotu. Nie miałem go w akcie, Tak, rzeczywiście dobrze robi. jest mało ten nas, no. Ciekawe, jak sobie tam Nazgi radzi z Mateuszem, bo domniemam, że No jak co tutaj tam, ile Overlord. tam robić? Świecę na live, ja Znaczy, no tylko w farmę FFA to robię. na kilka frontów trzeba być przygotowanym, żeby Nie, walczyć, ale trzeba nowe farmę mi się zrobić. wydaje, że jak tutaj Nie no, nowy pokój jest za mamy darmo. głównie Overlorda, Waxxreya, to jednak Jeszcze tam trzy jednostki walka trwa zostało. też między tamtymi graczami bardziej. Jedna No i mamy zabrana Nazgula. została. Ale O, i jedna została. ci łucznicy byli nieulepszeni, także dostali. Ojej, jeszcze to Ajaxry popełnił koszmarny błąd, bo chciał zamiast. Chciał pewnie dać te podwójne strzały, żeby wystrzelić w tego Nazgula, a zamiast tego ustawił, że Legolas jest w trybie nożownika, czyli że walczy sztyletami. I oczywiście może atakować tylko i wyłącznie jednostki naziemne. Nie strzela z łuku. No i łucznicy zostali skasowani. Axry teraz zaczął robić płonące strzały. On zdąży w porę ulecić Legolasa, także ten Nazgul chyba zostanie. Chyba to nawet nie jest Zastrzelał zwykły mu ten, Nazgul, to jest chyba tutaj Witch wycofał mu ten strike, co King, był czy na nie? niego. Wycofał się. Dlaczego tak zwróciłem na to uwagę, że to może być Witch King? Ponieważ Witch King ma, czyli król Nazguli, czarnoksiężnik Zangmaru, najpotężniejszy z dziewięciu. Ma więcej HP, ma też lepszy pancerz, jeżeli dobrze pamiętam, a dodatkowo tam daje te To ciało ci chyba się lepsze podoba? leadershipy. Co ty? I jest generalnie potężniejszym bohaterem, jest też droższy. To promoda odpalaj. Także tutaj To dlatego promoda będzie zwróciłem na to miała problem uwagę. z tym samym, bo nie mam te związane. Co? Nie jest moja droga. Czy to tak No inaczej tego to czasu nie Axry cały ruszałem czas z tego traci armię, miejsca? cały czas traci jednostki, także ponosi straty, a jego przeciwnicy zyskują punkty mocy. Znaczy, no głównie przeciwnik, bo tutaj Overlord klepie się z Axryjem głównie. To jest do tego Czyli tam poziomy. prawdopodobnie Mateusz XP na Mateusz Nazgim, ale XP pewnie przynajmniej też i z przynajmniej jest. Overlordem walczy. Axry to trochę taki poza Witam Pawle, o tą ty tam główną chyba walką, no bo jednak trochę go jednak Overlord wygrywasz. gnębi, ale pewnie tam chłopaki we trzech walczą To jednak wygrywasz. jakoś mocniej. Dawaj, dawaj. Jak Tutaj jeszcze wygrywam tamtego promoda, no to się zagryzę. robi konie. A teraz tylko za jakiś czas się zagryzę. Znowu Axray. Po prostu chce odbudować swoją armię, chce mieć jakąś siłę, żeby cokolwiek mógł zrobić. No generalnie grając na konie właśnie bardzo ważnym bohaterem, tak jak zaobserwować mogliśmy w tej poprzedniej potyczce, którą komentowałem. Są tacy bohaterowie jak właśnie Theoden czy Omer, którzy dają różne leadershipy, różne takie morale jednostkom. No i Nazgi has been Teraz defeated, czyli Nazgi pierwszy odpada przepraszam. z potyczki. No ale tam pewnie walka była naprawdę mocna. No jednak z Mateuszem to pewnie miał naprawdę ciężkość, jak z Overlordem dodatkowo walczył, no to tam naprawdę niezła była Czyli tak walka. na koniec jakieś tam dać tym moralem, tak jak było dla tego Także Omera, Axel tylko nie tak odpadł trochę pierwszy, nie? odpowiednio. Właśnie we fanie odpaść pierwszym, to już jest Dokładnie, mały dokładnie. sukcesik. Sukces. Mamy już dwa Nazgule tutaj Ale Overlorda. czemu one sobie Bez problemu pierdolą skasują te tyle? konie. Te konie mają co prawda płonące strzały, ale Czyli jednak trzeba te by Nazgule, wykonać ale tyle jednak był to kaloryczny raptem pochód, jeden żeby oddział zrobić czy dwa. oddział kaloryczny I pochód, żeby nie miały wykonać przede tyle wszystkim właśnie kaloryczny tych pochód. leadershipów, o których wspomniałem. I taki Nazgul bez problemu może je dlatego skasować. Legolas zaraz padnie, padł elficki książę u bram fortecy. No i co? I teraz Overlord może niszczyć bez problemu sobie wszystko. Bo chociaż nie, no stajnia ma chyba tak wieżyczkę, strzela. Ale co z tego, jak Nazgule są dobre przeciw budynkom. No i Overlord to dobrze robi, tak? No, ma praktycznie wolne tutaj. Może zrobić wszystko, bo Nie no, Rohanem nie potrafię tyle grać. Rohan to jest bo ciężki nie ma temat tu nawet jakiś żadnej dzisiaj. obrony, nie Rohan licząc tutaj tej ma wieżyczki ze problemy z stajni. Rohanem. Rohanem tego nie Tu jeszcze potrafię coś tyle grać. łucznicy wyszli, tamten jeden Nazgul miał mało Z Nazgulem HP. nie potrafię tego za bardzo
Ale ci ucznicy zostaną skasowani zaraz, bezproblemowo. Myślę, że jak teraz jest taka baza niechroniona, już Cytadela została zniszczona, to zaraz tu wjadą jakieś jednostki naziemne Overlorda. To raczej tak nie będzie, bo na Zgule to tam dają też te leadershipy. To nawet zwykli orkowie w takiej sytuacji w odpowiedniej ilości pewnie by byli nawet i groźni. No, cały czas Axri próbuje coś robić, ale to. No, cały czas ponosi straty, cały czas jego armia jest skasowana, tak jak już powtarzałem wcześniej. Także ciężko mu będzie coś tu ugrać. Jeszcze. Tam teraz pewnie Mateusz i Overlord biją się też między sobą po odpadnięciu Nazgiego, po pokonaniu Nazgiego. Także w teorii Axri ma troszeczkę odetchnięcia, ale myślę, że nie na długo. Oni chyba tam teraz między sobą walczą. Był taki fragment. Axel teraz ma szansę. A w ogóle jak to wygląda ta pocieczka czasowo? A, jeszcze nam zostało kilkanaście minut. No i patrzcie, tutaj Mateusz zrobił szarą drużynę, znaczy no Aragorna na razie i Gimliego. A, i Legolasa też zrobił, szara drużyna. Także to są naprawdę bardzo potężni bohaterowie. Jak ktoś umie korzystać z bohaterów mądrze, to tak z tymi skromnymi oddziałami próbuje Matiemu Legolasa wyeliminować z gry. No ale wiele raczej nie zrobi. O, już Aragorn skasował to oddział. Aragorn jest naprawdę potężnym bohaterem. Tłumaczyłem to w poprzednim, w tym odcinku, takim co ten Hero Survival był. Tak samo Gimli jest przeciwko jednostkom mocnym bohaterem. Jak oni po ekspie, to są naprawdę bardzo groźni. Szara drużyna to jest naprawdę mocna. No, nie ma się co dziwić. Jedni z największych bohaterów Śródziemia, jednak patrząc. Także i w grze też muszą być mocni. Raczej nie jest to nic dziwnego, a jeszcze ktoś umie grać, to są naprawdę bardzo groźną bronią ci bohaterowie. Ale co kosztują, to też jednak warto dodać. 3,5 tysiąca Aragorn, 2700 Legolas i 2000 Gimli. Gimli kiedyś był droższy, ale te 2000 teraz i można, ma się naprawdę fajnego bohcia. Bo Gimli naprawdę na samym początku szczególnie potrafi tak wiele zdziałać. On ma ten skok fajny. Także tutaj mocny bohater. Ale który leczy przy studni oddziały. Tutaj nawet wyekspił ten oddział. Także może zaś coś zaraz będzie próbował niszczyć. Jakieś farmy, jakieś rzeźnie, tartaki. Żeby jeszcze coś tutaj spróbować ugrać. Nadal ma farmy poza murami zamku, także jeszcze jakoś tak ekonomicznie coś tam dycha. I tutaj atakuje farmy Mateusza. Mateusz oczywiście wykorzystał sprytną zagrywkę, gdzie skrótem klawiszowym zburzył. Znaczy nie, może nie skrótem, ale po prostu zburzył farmę, dzięki czemu nie dał Axryowi możliwości zdobycia punktów mocy i punktów doświadczenia. Gdzie właśnie graby przeciwnik nic nie zyskał. O, tu potężna armia elficka Mateusza. Te elfy też zostały umocnione w tym patchu i w jeszcze poprzednim w sumie. Znaczy, może tylko w poprzednim, ale generalnie one teraz działają tak. Rohan był jedyną frakcją, która nie posiadała pikinierów. I teraz to działa na takiej zasadzie, że gdy elfy, ci właśnie elfy, te elfy z Lorien, przełączą się ze strzelania z łuków na walkę mieczem,
to działają tak jak koni, tak jak piki, że jak konica w nich wjedzie, to tam ponosi, dostaje obrażenia spore, ponosi straty, tak jakby wjechała w normalne piki, mimo że to są tylko miecze. No i te jednostki są tak jako piki, tak żeby tą jeszcze grę bardziej zbalansować. Tak to twórcy tych patchy właśnie zrobili. Po raz kolejny Legolasa próbuje wskrzeszać. Axray, co mu tu da? Zobaczymy. Odbudował też studnie. Także jego baza nadal się trzyma dobrze. Ale Overlord chyba zaraz tu będzie do niego wjeżdżał z armią. Tak mi się wydaje właśnie, że tutaj Overlord i w tej potyczce skasował żywca. No i właśnie tutaj Axray popełnia ten błąd, o którym mówiłem w potyczce, w której walczył właśnie z Overlordem 1vs1. Ojejku, jakie trole ulepszone. Cały oddział. Piękny. Teodena, taktycznego do obserwacji chyba wysłał Mati. Ale te trolle zaraz tam wjadą. Jeszcze Nazgul im daje te leadership chyba. Chociaż czy trollom daje? Trolle to są bestie. Nie wiem w sumie. Ale mamy dwa Nazgule, mamy trolle. Oj, to padnie. To padnie bez problemu. Legolas tam bez szans. Poszedł jak długi. Ten Legolas, no nie miał szans. 3 Nazgule nawet są. Także cała rodzinka w komplecie, jak ta X-Ray mówi. Tutaj właśnie król Nazguli i dwójka tych Nazguli pozostałych, tych za 5000. No i trolle kasują, tutaj pełna deklasacja, pełne tutaj. O, jeszcze bębniarze zrobił Overlord. To też jest bardzo ważna jednostka, ponieważ on również daje różne bonusy. Jeszcze oko dał. Także to już jest naprawdę takie śmiertelne combo, taki hat-trick. Jak już naprawdę ta armia Mordorów wtedy się staje bardzo potężna, jeżeli mamy i oko rzucone, które daje bonusy, i Nazgule, które dają morale, i jeszcze, no i Axray zostaje pokonany, staje wyeliminowany z gry, i jeszcze dodatkowo trolle bębniarze, którzy dają te trolle dobosze, które dają dodatkowe morale. Axray teraz po swojej porażce stał się obserwatorem i widzi, co się dzieje na całej mapie. Tutaj mamy bazę Overlorda, tam jest Mateusz. Obaj trzymają się bardzo dobrze. I obaj mają solidne armie. Także to chyba się nie zakończyło na streamie. Oni chyba wyszli z gry. Zaraz dojdzie do starcia tych armii ich. Bo oni coś tam powiedzieli, dawaj. Któryś z nich powiedział, dawaj tu na środek, pamiętam wtedy. No i co, i nastąpi starcie armii. Armia elfów kontra armia orków i troli. No raczej te elfy skasują. Jeszcze szarą drużynę mają. To taki Aragorn z Gimlim i Legolasem kładą spać te trolle. No, padają one jak muchy. Omijają się obie armie. Nie są chyba świadomi tego. O, tam nawet oddział orków na czwartym poziomie. To szacun. Wyekspić tak tych jednostki te. No ale Axray cytuje Marcina Najmana sobie. Nie wiem, czy oni nie są świadomi. Jakieś takie podchody robią, ale nie wiem. O, wreszcie się spotkały armia. Oni właśnie się mijali, oni nie byli świadomi, gdzie jest przeciwnik. No i te trolle jak dojdą, to. No ale patrzcie, padły te trolle właśnie. O, to jest to, o czym mówiłem. Chyba Aragorn też daje morale. No i tutaj Mateusz wygra, armia Mateusza. Skasowali. Pięknie ich skasowali. Tutaj nawet Overlord nie wysyła Nazguli, bo te Nazgule by padły w sekundę.
Odbudował już armię, ale tutaj ten pojedynek mógłby jeszcze trwać i trwać, więc mi się wydaje, że oni chyba nie wiem, czy to dogrywali. Ale mi się wydaje, że armia Mateusza jest na tyle potężna, że jednak, że mogłaby ścisnąć i fortecę. Jeszcze dodatkowo Matis... A, tutaj patrzcie, Overlord puścił armię. Chciał taką akcję zrobić, że sprytnie tutaj chciał z zaskoczenia wziąć Matiego. Patrzcie, mur Matiemu zniszczył. Mati w porę zbudował wieżyczki, ale jednak spore straty dostał, ale ta armia, jednak te elfy są szybkie, więc one zdążą dojść. Ale tutaj Overlord sprytnie zaskoczyć mógł Mateusza. No ale nas góle padają. Patrzcie, jak tam na speedzie Gimli wszedł z Aragornem. Jeszcze tutaj taktycznie Mateusz do obrony swojej bazy przywołał Enty, by mieć taką dodatkową, dość mocną siłę do obrony tej bazy, bo jednak na takich zasadach turniejowych gra się tak, że po pokonaniu oponenta w FFA nie budujemy na miejscu jego bazy swojej bazy, żeby tak nie wydłużać rozgrywki, tylko właśnie zostawiamy to miejsce wolne. No i ten Overlord naprawdę sprytnie to zrobił. Mógł zaskoczyć, no ale jednak zbyt blisko ta armia Mateusza była. Też Mateusz szybko zareagował właśnie. I tutaj raczej... No ale armią... Tutaj baza Overlorda jednak nie wygląda wcale tak źle. Więc jest szansa, że Mateusz by tam wszedł ładnie i zniszczył wszystko. Ale jest też szansa, że poniósłby spore straty. Także nie wiem, czy oni zaraz nie będą przypadkiem kończyć i to ten pojedynek nie zostanie nierozstrzygnięty, ale już nie pamiętam, jak to było. Bo materiał nagrywam tak 2-3 dni po streamie. Znaczy, stream był chyba w piątek, a jak to nagrywam, to jest poniedziałek, bo nagrywam w nocy. Bo trochę mi się nad tymi nagrywkami zeszło. Nagrałem 2 odcinki z Kingdom Rush, nagrałem właśnie tą poprzednią potyczkę z Bosia i teraz nagrywam to. No tutaj Mati ma potężną tą armię. Patrzcie, te oddziały są na 5 levelu. To jest naprawdę mocna siła. Tutaj... Na którym to? Na 9? Nie. Nie, no to Mateusz... Nie, no to Mateusz skroi. Overlord co orków porobił. Ale to... Chociaż patrzcie... Nie, dobra, pa... A, duchy. Ale te duchy skasują tą armię. Wejdą jak nóż w masło. Wow. Nie no, Mati skasował tutaj. No, wyekspił oddziały, tak. Miał leadershipy. Wyekspił bohaterów, zdobył punkty mocy. Spełnił wszystkie warunki. Dzięki czemu wygrał tą potyczkę. No, Overlords to zajął drugie miejsce w FFA, to jego. To też możemy tak liczyć. No ale Mati jednak jest zwycięzcą, to on wygrywa, on zajmuje pierwsze miejsce. I... No ja no, skroi, tutaj jest, skroi. No to patrzcie, ile gwiazdek mają te oddziały. To jest naprawdę potężne wojsko. Jeszcze puścił tutaj zdolność za 6 punktów, czy tam za 7 światłość, która sprawia, że jednostki właśnie w takim oszołomieniu stają, nie są w stanie nic zrobić, taki paraliż ich dotyka. Jeszcze tymi trollami wjechał. O, coś tymi trollami jeszcze porobił. Właśnie trollami warto wejść w środek armii, w biec, bo jak one jeszcze zanim umrą, to czasem wpadają w ten taki szał przed śmiercią i jeszcze są w stanie coś tam właśnie poniszczyć kogoś, jeszcze tutaj zabić te jednostki. No i co? I to jest koniec. Mati wygrał. Tutaj jeszcze Omer widzę nawet jest. Jako pieszy wojownik. Nie no, ładnie tutaj. Ładnie skasował. Mati. No Mati jest najbardziej doświadczonym graczem na naszym serwerze. Też jest najlepszym. Także jego zwycięstwo raczej nie dziwi. Ale Overlord tutaj też się trzymał. Fajną zrobił tu akcję, co tam chciał zaskoczyć Matiego.
Oczywiście też wyeliminował z gry Axtreya. Z kolei Mateusz wyeliminował też Nazgiego. Także Mateusz tutaj, można powiedzieć, zdobył dwie eliminacje, a Overlord jedną, jeżeli mogę tak powiedzieć. No i co? I to było na tyle, także trzymajcie się, do usłyszenia. No i cześć.